Dzień dobry Państwu. W czasie mojego dzisiejszego krótkiego raczej wystąpienia chciałem Państwu przybliżyć temat terroru politycznego, a szczególnie zamachów na ważne osobistości polityczne na przełomie XIX i XX wieku. No jak wiadomo, zamachy na polityków, władców są od początku spisanej historii ludzkości niestety pewną normą i ta metoda brutalna prowadzenia polityki jest znana od starożytności. Natomiast na przełomie XIX i XX wieku mamy do czynienia ze szczególnym nasileniem użycia tej metody terroru politycznego. Ja nie chciałbym tutaj robić Państwu bardzo kompleksowego i długiego wykładu na ten temat, ale raczej skupić się na kilku wybranych, najważniejszych przypadkach zamachów na polityków i ocenić skutki i implikacje tego zjawiska, co mam nadzieję dzisiaj uda mi się zrobić. Ale na początku cofnijmy się do pierwszych lat XIX wieku, do czasów wojen napoleońskich, a konkretnie do roku 1812 i do jedynego udanego zamachu na premiera Wielkiej Brytanii w całej historii tego kraju. W 1812 roku premierem Wielkiej Brytanii był Spencer Perceval, wybitny polityk, którego celem było utrzymanie swojego państwa w stanie wojny z napoleońską Francją i wytrwanie w tej wojnie i wsparcie dla oddziałów brytyjskich, które walczyły na Półwyspie Iberyjskim w Hiszpanii i Portugalii. 1812 rok to był bardzo krytyczny rok tego konfliktu. Już od kilku lat Wielka Brytania była bardzo, bardzo wyczerpana skutkami tej wojny. Wzrosło opodatkowanie, wiele zakładów przemysłowych, fabryk upadło, było wysokie bezrobocie, a mimo to premier nakładał na producentów, na przemysłowców coraz to nowe podatki, żeby sfinansować wojnę i zapewnić właśnie wsparcie finansowe i zaopatrzeniowe dla tej armii, która na Półwyspie Iberyjskim walczyła. Nastroje w społeczeństwie brytyjskim były bardzo, bardzo złe. Premier nie był popularny, ale przez cały czas starał się tą wojnę prowadzić i jednocześnie prowadzić handel z wrogami Napoleona i łamać blokadę kontynentalną. W tym momencie Perceval był bardzo niepopularny, zwłaszcza w kołach przemysłowców, kupców, no ale także wśród ludności pracującej fizycznie, która tak naprawdę najbardziej odczuwała skutki wojny i obciążeń finansowych z nią związanych. W tym czasie premierzy Wielkiej Brytanii, politycy nie mieli jakiejś szczególnej osobistej ochrony i premier Perceval tym bardziej narażał się na niebezpieczeństwo. I ono nadeszło ze strony, która pozornie była dość nieoczekiwana, a tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na tą sytuację nieco z boku, wydaje się, że takiej sytuacji premier mógł się spodziewać. Otóż pewien angielski kupiec z Liverpoolu, John Bellingham, który zajmował się handlem z Rosją. Do Rosji pojechał z całą rodziną, by tam prowadzić działalność handlową. Został kilkukrotnie aresztowany przez władze rosyjskie. Oskarżony również o malwersacje finansowe. Kiedy zwracał się o pomoc do konsula rosyjskiego w Petersburgu, no tej pomocy nie otrzymał, ponieważ odpowiedziano mu, że rząd się nie zajmuje prywatnymi długami i prywatnymi aferami finansowymi. Bardzo wiele go to kosztowało, został bankrutem, musiał wrócić do Wielkiej Brytanii. Wielokrotnie pisał petycje i listy do rządu, starał się spotykać czy to z posłami do Izby Gmin, czy z politykami, od których żądał pomocy i odszkodowania za te straty, których doznał na skutek aresztowania i upadku swoich interesów w Rosji. Ponieważ on pływał do Archangielska, stamtąd ekspediował towary do Wielkiej Brytanii z powrotem. Był to na początku dochodowy interes, ale kiedy go aresztowano i
wszystkie jego interesy się załamały, no doznał ogromnych strat. Zaczął się powoli w Anglii odbudowywać, ale cały czas dążył do uzyskania odszkodowania. No i to bardzo też zniecierpliwiło jego żonę. On miał już wtedy żonę i dwójkę małych dzieci i ona mu postawiła ultimatum, że albo przestanie dążyć do uzyskania odszkodowania, co wtedy już wydawało się zupełną niemożliwością, no albo go opuści. No i Billingham postanowił jednak wziąć sprawę w swoje ręce. Pojechał do Londynu z zamiarem przedstawienia swojej sprawy rządowi osobiście. Kiedy to po raz kolejny się nie udało, zaopatrzył się w pistolet i z 12 i 11 maja 1812 roku przyszedł do Izby Gmin, do lobby, czyli do przedsionka Izby Gmin w Londynie i zbliżył się do premiera, który w towarzystwie kilku posłów przygotowywał się do nadchodzącego posiedzenia. No i rozmawiał na tematy polityczne. Nie było tam żadnej ochrony. Policja brytyjska jeszcze nie istniała jako instytucja, nie było tam żadnego oficera czy jakiegoś osobistego ochroniarza, więc Billingham po prostu podszedł do premiera i zastrzelił go. Premier zmarł bardzo szybko, a zamachowiec został szybko ujęty. Proces był krótki, przesłuchania również i zaraz po wydaniu wyroku śmierci Billingham został powieszony. Podobno reakcje publiczności, która tą egzekucję widziała, były entuzjastyczne właśnie dla zamachowcy. Tak, premier był nielubiany w tej trudnej sytuacji. Pojawiło się kilka tez na temat przyczyn tego zamachu. Oczywiście najszerzej przyjmowana jest taka, że zdesperowany człowiek, który nie mógł w żaden sposób uzyskać odszkodowania, ani jakiejkolwiek nawet symbolicznej rekompensaty za swoje straty ze względu na to, że nie otrzymał żadnej pomocy ze strony rządu i konsula, po prostu postanowił się zemścić. To jest pierwsza hipoteza, ale w 2012 roku pojawiło się pewne studium, pewna hipoteza, która nie jest powszechnie przyjmowana, jest krytykowana. To też chciałem podkreślić, że to jest cały czas sprawa dyskusji, która mówi o tym, że kilku bogatym kupcom z Liverpoolu, którzy działali właśnie w tamtejszym porcie, Brytyjczykom i Amerykanom, bardzo zależało na tym, żeby premier zginął, bo po prostu jego polityka podatkowa i działalność narażała ich na ogromne straty. I ci ludzie mieli być znajomymi Billinghama, no ale jak mówię, to jest tylko hipoteza, która wymaga jeszcze dalszych badań i potwierdzeń. Tak samo możliwa jak to, że była to po prostu osobista zemsta, choć przecież Billingham nie znał osobiście premiera przed zamachem. Bardzo znana sprawa, 1865 rok, końcówka wojny secesyjnej, śmierć prezydenta Abrahama Lincolna w udanym zamachu, przeprowadzonym w Teatrze Forda 14 kwietnia 1865 roku. To też szczególna data, to już jest koniec wojny secesyjnej. W armię Konfederacji wtedy kapitulują jedna po drugiej. I podkreślę, 14 kwietnia 1865 to jest Wielka Sobota. Następnym dniem była Niedziela Wielkanocna. Waszyngton przyjmował z zadowoleniem wieści o tym, że kolejne armie południa kapitulują i wojna ma się ku końcowi. Nastroje w społeczeństwie były coraz lepsze, bo po 5 latach wyczerpującej walki zanosiło się na to, że w końcu Unia zostanie utrzymana i nastąpi pokój. I w takim nastroju prezydent ze swoją małżonką Mary Todd Lincoln wybrał się wieczorem 14 kwietnia do Teatru Forda w Waszyngtonie na sztukę pod tytułem Nasz amerykański kuzyn. To była komedia, bardzo wtedy popularna, grana wielokrotnie, no dzisiaj troszkę zapomniana, no i głównie znana z tego, że właśnie podczas grania tej sztuki prezydent został zamordowany. Zamachowcą był znany aktor amerykański, pochodzący z rodziny aktorów, uwielbiany John Wilkes Booth, który był zwolennikiem południa.
należał do ukrytych stowarzyszeń, które na terenie Unii sympatyzowały ze sprawą Konfederacji. Co ciekawe, Booth był kilkakrotnie zapraszany przez Lincolna do Białego Domu, ponieważ prezydent chciał poznać tak znanego aktora, ale odmawiał. Nie przychodził na te spotkania. Podczas ostatniej inauguracji Lincolna był obecny w tłumie, bardzo blisko prezydenta, później wspominał, że miał wtedy najlepszą okazję, żeby go zamordować. Wspólnie z grupą 6-8 osób zawiązał spisek w celu najpierw porwania prezydenta, taki był pierwotny plan, i wymuszenia na nim jakichś koncesji politycznych, uwolnienia jeńców Konfederacji, ale kiedy sytuacja południa stała się krytyczna, plan się zmienił. Booth postanowił, że oni zamordują nie tylko prezydenta Lincolna, ale także wiceprezydenta Johnsona i sekretarza stanu Williama Sewarda. Grupa była dobrana, można powiedzieć, dość przypadkowo, raczej pod względem sympatii dla południa, a nie pod względem umiejętności i z inteligencji poszczególnych jej członków, co bardzo szybko wyszło w momencie, kiedy ten misterny plan tak naprawdę w dużej części spalił na panewce, ale to powiem za chwilę dlaczego. Booth bardzo dobrze wybrał czas, kiedy miał przeprowadzić zamach na prezydenta. On znał tą sztukę na pamięć, bo sam zresztą kiedyś w niej grał. Wiedział, że to jest komedia, znał tekst na pamięć i wiedział, w którym momencie to zrobić, bo była tam taka kwestia, przy której po prostu cała publiczność wybuchała śmiechem zawsze, kiedy ta sztuka była grana. I on wybrał ten moment na przeprowadzenie zamachu, ponieważ wiedział, że śmiech i wrzawa publiczności na widowni zagłuszy strzały. Co więcej, zawiodła ochrona prezydenta. W tym dniu od godziny 8 przez kilka godzin pełnił funkcję osobistej ochrony przy prezydencie. Zresztą Lincoln nie od razu miał tą osobistą ochronę. On gdzieś tak od połowy swoich rządów zaczął się obawiać trochę o swoje życie i wynajął kilku policjantów z metropolitalnej policji dystryktu Kolumbii, Waszyngtonu, do tego, żeby go chronili. William Crooks pełnił wtedy służbę rano. Miał go zastąpić niejaki John Frederick Parker. No, to była osoba, która w ogóle nie nadawała się do pełnienia takiej służby. Parker był policjantem, ale już jako policjant Policji Metropolitalnej był karany za liczne przewinienia, co o dziwo nigdy nie wyrzucił z tej pracy, za to, że chodził po mieście pijany, zasypiał w tramwajach, widziano go kilkakrotnie w domach publicznych, wiadomo w jakim celu, raczej nie w celu śledztwa. Jako policjant był naprawdę kiepski. Oczywiście Parker spóźnił się kilka godzin na zmianę i Crooks musiał dłużej zostać z prezydentem. Kiedy w czasie przedstawienia nadszedł antrakt, Parker, który miał pilnować prezydenta w loży, poszedł sobie do pobliskiego szynku razem z woźnicą i służącym Lincolna, żeby sobie coś wypić. I praktycznie oprócz tego, że jeden major Armii Unii, który tam był razem ze swoją narzeczoną w loży prezydenckiej, to tam nie było żadnej ochrony w tym momencie. I Booth, który dobrze znał teatr Forda, dostał się bardzo szybko do loży prezydenckiej. On tam bywał często, pracował tam, był aktorem, więc nikt go nie pytał, po co on tam wchodzi. Wszedł do loży prezydenckiej, bardzo cicho zamknął za sobą drzwi i zablokował je jeszcze dodatkowo. I właśnie w tym momencie, kiedy ta najbardziej zabawna kwestia sztuki była wypowiadana, strzelił prezydentowi w tył głowy. Kula weszła w czaszkę za lewym uchem, robiąc ogromne zniszczenia w środku czaszki mózgu. Zatrzymała się gdzieś w okolicach czoła, nie wylatując na zewnątrz. Major, który siedział przy prezydencie, usiłował powstrzymać Boofa, ale aktor zadał mu cios sztyletem, który posiadał w ramię. Zeskoczył z loży na scenę, przy czym tak nieszczęśliwy, że złamał sobie nogę przy tym. I wykrzyknął słowa, które do dzisiaj jest kilka wersji. Albo powiedział południe pomszczone, albo sic semper tyrannis, czyli tak zawsze kończą tyrani. To zresztą była dewiza stanu Virginia.
Nikt go nie zdołał zatrzymać. On wybiegł z tego teatru, miał tam przed wejściem przygotowanego konia i uciekł z Waszyngtonu, później w kierunku południowym. Lekarze, którzy się pojawili na miejscu, stwierdzili, że bardzo niebezpiecznie będzie przewozić prezydenta do Białego Domu, ponieważ może tego nie przeżyć, a i tak rana była krytyczna. Został Lincoln przeniesiony do domu miejscowego krawca, gdzie następnego dnia zmarł. Aż ta rana była śmiertelna. Oczywiście potem był pościg za sprawcami, to jest właśnie John Wilkes Booth. Za jego głowę oferowano 50 tysięcy dolarów. To jest ogromna suma. Gdyby ją przeliczyć na współczesne dolary, to jest 800 tysięcy dolarów. To jest bardzo wielka suma za jego głowę. On uciekał w kierunku południowym do Virginii. Szukały go tysiące żołnierzy Unii, cywilów, ale było też kilka osób, które mu na trasie pomogły. Na przykład lekarz, który opatrzył jego złamaną nogę i dał mu jakieś kule po to, żeby on mógł się jakoś w ogóle w sensowny sposób poruszać. No i na jednej z farm w Virginii został w końcu otoczony przez żołnierzy Unii i zastrzelony. Później temu majorowi, który rozkazał go zastrzelić, chciał nawet toczyć proces, że miał go dostarczyć żywego, ale opinia publiczna uznała, że to jest jednak bohater, bo pomścił prezydenta i żaden proces się nie odbył. Spiskowców w końcu wyłapano. Odbył się proces wojskowy trwający kilka tygodni. Cztery osoby powieszono, dwie skazano na dożywocie. Niejaki John Surratt, jeden ze spiskowców, uciekł i to uciekł aż do Wielkiej Brytanii, a potem do Włoch, gdzie właśnie trwała ostatnia faza wojny niszczącej państwo kościelne. Zapisał się do żuławów papieskich. On pochodził z katolickiej rodziny, przynajmniej jego matka była wierzącą katoliczką, Mary Surratt, która została potem powieszona za udział w tym spisku. No ale on został rozpoznany w Rzymie. Policja papieska go aresztowała, zamknęła go do więzienia i poinformowała o tym, że człowiek oskarżony o udział w spisku na życie prezydenta został aresztowany w Rzymie i jakby mogą go wydać. Potem on uciekł z tego więzienia w Rzymie w bardzo, bardzo, bardzo niepokojących i tajemniczych okolicznościach. Uciekł do Egiptu. Sąd w końcu uniewinnił Surata ze wszelkich zarzutów i mógł on wrócić do Stanów Zjednoczonych. Jak widać, no tak naprawdę prezydenta Lincolna zabiła nie tyle jakaś szczególna biegłość zamachowców, ale niefrasobliwość ochrony, która po prostu tutaj zawiodła na całej linii. No i oczywiście to zabójstwo na całym świecie wzbudziło ogromne poruszenie. Do Waszyngtonu po śmierci Abrahama Lincolna szły z całego świata depesze kondolencyjne. Jedną z nich wysłał prezydent Ekwadoru, Gabriel Garcia Moreno, który 10 lat później również miał niestety paść ofiarą zamachu. To był dwukrotny prezydent Ekwadoru, pisarz polityczny, dyplomata. W trudnych warunkach politycznych i gospodarczych Ameryki Południowej ten polityk, bardzo głęboko wierzący katolik, pochodzący z katolickiej rodziny, usiłował modernizować kraj i nadać mu kierunek takiej odnowy moralnej. Moreno przede wszystkim złożył całą edukację w kraju w ręce zakonów, jezuitów, franciszkanów i dominikanów. Zakładał uniwersytety, szkoły techniczne, rolnicze, zarządzał programy budowy dróg i kolei po to, żeby Ekwador zmodernizować, bo on był jednak wtedy dość ubogim krajem, nie posiadającym takiej infrastruktury jak Stany Zjednoczone czy też kraje europejskie. Stał się bardzo popularny, choć pewne prawa, które wprowadził, były restrykcyjne. Obywatelem Ekwadoru mogła zostać tylko osoba wyznania rzymskokatolickiego. Moreno wymieniał korespondencję z papieżem Piusem IX dość często, poświęcił cały kraj Najświętszemu Sercu Jezusowemu i uczynił katolicyzm religią państwową. To się nie podobało opozycji związanej z nurtami lewicowymi, z tajnymi stowarzyszeniami, m.in. z wolnomularstwem. I coraz częściej zaczęto
go atakować w różnych pismach, które nadchodziły z zagranicy. On był tego świadom. Był świadom tego, że jego życie jest zagrożone. W ostatnim swoim liście do Ojca Świętego Piusa IX pisał o tym, że było ostatnio mnóstwo kalumnii na jego temat i że spodziewa się tego, że może zostać zamordowany. I w czasie jednej z uroczystości państwowych w pałacu w Quito w 1875 roku nie jeden zamachowiec, ale cała grupa uzbrojona w maczety i rewolwery zaatakowała prezydenta na schodach tego pałacu. Żołnierze, którzy go strzegli, nie zareagowali wystarczająco szybko, żeby go uratować. On został zastrzelony kilkoma strzałami z rewolwerów i jeszcze porąbany maczetami. Więc nie było tutaj szans przeżycia. Jego ostatnie słowa brzmiały podobno: Bóg nie umiera, i umarł tam na stopniach tego pałacu. Zamachowiec Faustino Rajo, który sympatyzował i z lewicową opozycją, i z tymi tajnymi stowarzyszeniami, był głównym sprawcą jego śmierci. I tutaj też niestety można powiedzieć, że ochrona w postaci żołnierzy zawiodła. 1881 rok to jest bardzo ważna data w tej historii zamachów na polityków i osobistości, ponieważ to jest nie tylko zamach na cara Aleksandra II, o którym za chwilę powiem, ale także Światowy Kongres Anarchistów w Londynie. Anarchiści na tym Światowym Kongresie przyjęli tak zwaną doktrynę propagandy czynu. Uznali, że nie mogą się już kierować jakby obowiązującymi zasadami prowadzenia polityki za pomocą pokojowych, cywilnych środków, ale terror indywidualny czy skierowany na instytucje będzie tutaj najbardziej odpowiedni do walki, jak uważali, z zdegenerowanym i opresyjnym społeczeństwem i z jego przywódcami, więc zaczęli po prostu uważać za dopuszczalne zamachy na polityków, szefów policji, prokuratorów, sędziów, napady na banki, no i inne akty terroru i przestępczości. Potem to się zupełnie wyrodziło w tak zwaną doktrynę illegalizmu, która zakładała, że oni nie muszą przestrzegać żadnych praw i konwencji społecznych i tak właściwie dla własnej korzyści mogą robić wszystko, łącznie z napadami rabunkowymi, morderstwami, czy to z powodów politycznych, czy osobistych. To później banda Bonota we Francji się tą doktryną tak naprawdę kierowała. Ten zamach na cara Aleksandra II, który zaplanował komitet wykonawczy organizacji socjalistyczno-anarchistycznej Narodna Wola, był spowodowany tak naprawdę frustracją tych ludzi, ponieważ oni w poprzednich latach prowadzili bardzo szeroko zakrojony program agitacji wśród chłopów na wsi rosyjskiej, szczególnie na Ukrainie, nad Dnieprem, w okolicach Odessy, który poniósł całkowitą klęskę. Chłopi byli nieufni, nie chcieli współpracować. Zresztą no, ci agitatorzy przychodzili pierwszy raz do wsi, której tak naprawdę nie znali. Wielu z nich nigdy tam nie było i nie miało żadnych stosunków osobistych czy z chłopami, czy znajomości wsi jako takiej. Wygłaszali przemówienia, które w ogóle no, nie miały związku z życiem tych ludzi. No i albo byli traktowani nieufnie, wręcz wrogo, albo jako nieszkodliwi dziwacy. Później próbowali jakoś zadomowić się na wsi jako nauczyciele, czy mieszkać tam i pracować z chłopami, ale to też ta taktyka nie odniosła też większych skutków, nie doprowadziła do buntów ani do rewolucji. Zresztą car Aleksander II był popularny, zwłaszcza po zniesieniu pańszczyzny w Rosji i po swoich liberalnych reformach politycznych. Była na biurku carskim konstytucja przygotowywana przez Loris Melikowa w dniu, w którym ten zamach się odbył, car miał ją studiować. Niestety nie doszło to potem do skutku. Ta grupa wykonawcza, która ten zamach miała wykonać, kierowana przez Andrieja Żelabowa, do niej należał też Polak, Ignacy Hryniewiecki. To był młody człowiek z ziemiańskiej rodziny z Litwy, który studiował w instytutach politechnicznych w Petersburgu. Całkowicie się właściwie zrusyfikował, jak mówią współczesne relacje. On o sobie mówił, że jest Litwinem.
miał dość duży mir w tej grupie, no ale jakby nie odżegnywał się od swoich korzeni i nie uważał się już jakby tak naprawdę za Polaka. I on w tym zamachu miał odegrać rolę kluczową. Dwóch ludzi. W dniu, kiedy car miał przejeżdżać do Pałacu Zimowego z miejsca, gdzie odbierał, obserwował paradę wojskową i musztrę, wzdłuż jednego jechał z eskortą w karecie kuloodpornej wzdłuż jednego z kanałów Petersburga. Na miejscu ta grupa zamachowców przygotowywała się wiele tygodni przedtem, wynajęła tam jakiś sklep, symulując jakąś działalność handlową, nawet wykopała tunel pod tą ulicą, żeby tam umieścić dynamit. Jeden z członków grupy, Mikołaj Kibalczyc, który był chemikiem, przygotował ładunki wybuchowe, specjalne, służące do, właśnie do rzucania, bardzo silne. Pierwszy ładunek na trasie przejazdu, gdzie było zresztą mnóstwo ludzi, eskorta również, rzucił niejaki Mikołaj Rysakow. Ten ładunek nie zrobił większej krzywdy carowi, ale dość poważnie uszkodził jego powóz. Powóz był kuloodporny, więc tutaj jakby to pomogło w tym, że car nie odniósł większych obrażeń. Potem car wyszedł z tego powozu na jego stopnie po to, żeby się przesiąść do innego pojazdu. W tym momencie Hryniewiecki rzucił kolejną bombę. Bomba zabiła, może nie zabiła cara, ale tak ciężko go zraniła, że nie miał on szans przeżycia, ponieważ niemal urwała mu nogi, jego po prostu dolna część ciała została bardzo, bardzo poważnie poraniona. W tym momencie krwawienie i uszkodzenia były tak duże, że wczesna medycyna nie byłaby go w stanie w ogóle uratować. Zginął sam Hryniewiecki, który został śmiertelnie ranny i kiedy go aresztowano później, zmarł nie zdradzając swoich wspólników i właściwie nic nie mówiąc, nie zdradzając nawet swojego nazwiska. Rysakow został złapany i od razu zaczął zeznawać, zaczął zdradzać swoich wspólników. I cała ta grupa to jest właśnie mundur, który car Aleksander II miał na sobie w dniu zamachu. Cała ta grupa została szybko aresztowana i po procesie większa jej część, czyli 4 osoby, zostały skazane na śmierć przez powieszenie, 2 na dożywotnią katorgę. Zresztą jedna z tych osób, Hesia Helfman, która była w ciąży, zmarła po porodzie, także jej dziecko, więc też jej śmierć była skutkiem tego całego spisku. I tak naprawdę nie osiągnęli zamachowcy swojego celu. Rewolucja nie wybuchła, a socjaliści i anarchiści ściągnęli na siebie gniew społeczeństwa i później represje z Aleksandra III, który bardzo zaostrzył linię polityczną, wycofał część liberalnych reform swojego ojca. I tak naprawdę było to przeciwskuteczne. To jest rysunek z procesu przedstawiający właśnie grupę zamachowców. Później na miejscu tego zamachu wybudowano tak zwaną Cerkiew Najświętszego Zbawiciela na Krwi, która miała to wydarzenie upamiętniać. Tam do dzisiaj można w Petersburgu oglądać zachowany fragment bruku z tego miejsca, gdzie Hryniewiecki rzucił bombę, która zabiła cara. To jest Ignacy Hryniewiecki. Kolejny zamach, już może nie tak motywowany politycznie jak wcześniejsze. Bardzo, bardzo nieszczęśliwa sprawa, która pokazuje, że no ludzie zaburzeni psychicznie czy behawioralnie też mogą takie rzeczy robić z powodów nie do końca znanych. Prezydent Garfield, wybrany niedawno w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych, został zamordowany przez niejakiego Charlesa Guiteau. No i nad tą postacią może pochylmy się trochę bardziej, bo zobaczymy właśnie ten mechanizm. Charles Guiteau był prawnikiem i pisarzem, ale powiedzieć to powiedzieć o wiele za mało. Guiteau był człowiekiem, który w życiu praktycznie przeżył same porażki. Miał osobowość narcystyczną. Był zadłużonym rozwodnikiem i miał się różnych prac.
kilka lat spędził w takiej utopijnej, socjalistycznej komunie, z której i tak go wyrzucono, bo i tam był uciążliwy. Przez kilka lat znowu pracował jako windykator, ściągał długi, ale tak naprawdę tą pracę też stracił, dlatego że więcej pieniędzy brał dla siebie niż dla wierzycieli. I kiedy mu się już wszystko nie udało, zabrał się za politykę. Zaczął pisać przemówienia popierające partię republikańską i prezydenta Garfielda, najpierw kandydata prezydenckiego. Zaczął te przemówienia kolportować, drukować i kolportować. I uroił sobie w głowie, że jest bardzo zasłużony dla wygranej Garfielda w wyborach. Zaczął zaczepiać wszystkich możliwych polityków, jakich spotkał w Nowym Jorku czy w Waszyngtonie, ponieważ uważał, że on ma ogromne zasługi w wyborze Garfielda i powinien dostać stanowisko konsula w Chile lub w Paryżu. Co oczywiście było zupełnie absurdalne, ponieważ on na ten urząd się nie nadawał zupełnie. Pojechał do Waszyngtonu. Za pieniądze, proszę Państwa, pożyczone od szwagra, kupił w sklepie z bronią rewolwer. To kupno rewolweru też jest dość anegdotyczną sprawą. Sprzedawca mu zaproponował dwa rewolwery, jeden z drewnianą rączką, drugi z rączką z masy perłowej. I on uznał, że ten z masy perłowej to będzie jednak lepszy, bo będzie lepiej potem wyglądał w muzeum, kiedy to zostanie upamiętnione. I ten sprzedawca się nad nim zlitował, bo brakowało mu dolara do ceny tego rewolweru i sprzedał mu po obniżonej cenie tą broń. To był angielski bulldog. Wtedy było tak, że gazety bardzo szczegółowo referowały, co robi prezydent, jakie są jego plany na najbliższe dni. To też było dla kwestii bezpieczeństwa tragiczne, bo ktoś po prostu mógł sobie taki zamach idealnie zaplanować w tym momencie. To był czas, kiedy prezydent niedługo po wyborze i po pierwszych decyzjach jechał na letnie wakacje. To był 2 lipca 1881 roku. Na jednej z głównych stacji kolejowych Waszyngtonu zasadził się tam na niego Charles Guiteau i strzelił prezydentowi w plecy. Żadna ochrona tam wtedy też osobista nie była obecna. No ale ludzie zareagowali, zamachowiec został złapany i zaczęła się 11-tygodniowa agonia prezydenta, straszna, w okropnych cierpieniach, ponieważ ta kula, która weszła w jego ciało, przebiła jeden z kręgów, przebiła trzustkę i dotarła do arterii przy trzustce. Ból był straszny, prezydenta przewieziono do Białego Domu. I tam całe konsylium lekarskie przez te tygodnie go badało. To niestety, proszę Państwa, były czasy, kiedy antyseptyka nie była jeszcze w modzie. W Stanach Zjednoczonych dopiero wchodziła. Więc oni wszyscy badali mu tą ranę nieumytymi rękoma i niewysterylizowanymi wziernikami. Oczywiście wdało się zakażenie. I to takie, które dzisiaj się nazywa sepsą. Bardzo ostre zakażenie wirusowo-bakteryjne. I przez te 11 tygodni prezydent, właściwie nie mając szans na wyzdrowienie, jeszcze bardziej cierpiał z powodu tego zakażenia. Oni mogli mu tylko podawać jakieś środki przeciwbólowe, ówcześnie znane. Później odbył się proces Charlesa Guiteau, który był zupełną farsą, ponieważ on prawdopodobnie przyjął taką taktykę, że będzie udawał człowieka niespełna rozumu, więc na procesie obrażał sędziów, prokuratora, swoich obrońców, publiczność, przeklinał, mówił rzeczy obsceniczne, nie do zacytowania zupełnie. Cytował jakieś swoje naprędce napisane poematy epickie. Sprowadzono specjalnie na ten proces psychiatrę, który orzekł, że on jednak jest chory umysłowo. Prokurator się na to nie zgodził, bo uważał, że to jest symulacja. W końcu tutaj jakby ściągnął na siebie ogromną nienawiść społeczeństwa Guiteau, ponieważ uważało go za zbrodniarza. I on jednak nawet pisał artykuły do gazet, mówił, że ludzie powinni mu być wdzięczni, że nawet wiceprezydent, który został prezydentem po śmierci Garfielda, powinien mu być najbardziej wdzięczny za to, co zrobił. Czy ściągał na siebie jeszcze większe gromy. No w końcu skazano go na śmierć przez powieszenie.
Nawet na szubienicy nie tracił rezonu, bo wygłosił swój kolejny poemat. Do dzisiaj się historycy i psychiatrzy spierają, czy on rzeczywiście był zdrowy umysłowo, czy też naprawdę była to tylko taktyka, która miała go uratować przed szubienicą. No dość, że został powieszony, a jego ciało zostało potem poddane sekcji, więc tutaj mamy przypadek człowieka, który miał zapewne jakieś zaburzenie osobowości, uroił sobie w głowie, że jest bardzo zasłużony i wskutek tego zastrzelił prezydenta, który nie tak dawno został wybrany. To jest właśnie ten rewolwer Bulldog, który został w tym zamachu użyty. 1894 rok, zamach na prezydenta François-Marie Sadi Carnot, prezydenta Republiki Francuskiej. No i tu, proszę Państwa, kolejny zamach, w którym ochrona zawiodła, tak? Prezydent przyjechał na wystawę powszechną w Lyonie i tam został zasztyletowany przez anarchistę włoskiego Sante Geronimo Caserio. Caserio pochodził z północnych Włoch, z bardzo biednej rolniczej rodziny. Bardzo wcześnie zaczął pracować jako pomocnik piekarza, najpierw we Włoszech, później w Szwajcarii, na końcu przeprowadził się do Francji. Zetknął się z ruchem anarchistycznym. Tak naprawdę niewiele rozumiał z tego, co ten ruch miał do zaoferowania, ponieważ nie był to człowiek wykształcony, tylko raczej dość ciemny niestety. I skłoniło go to, miał jakiś tam mir u miejscowych anarchistów na terenie Szwajcarii i Włoch, był dosyć lubiany, no ale te idee skłoniły go właśnie do zamordowania prezydenta Carnota, który tak naprawdę niechroniony zbyt dobrze został zabity na tej wystawie. I to jest dość symptomatyczne, bo będziemy sobie jeszcze o takim przypadku dzisiaj jednym mówić, że prezydent przyjeżdża na jakąś imprezę, wystawę czy koncert. To jest oczywiście ogłaszane w prasie, wszyscy o tym wiedzą. Ochrona jest słaba i zamachowcy mają tak naprawdę bardzo łatwy dostęp do takiej osobistości. 1897 rok, w przeddzień wojny amerykańsko-hiszpańskiej, zostaje zamordowany też przez anarchistę premier Hiszpanii Antonio Canovas del Castillo. Wstępem do tej zbrodni jest zamach bombowy przeprowadzony przez anarchistów w czasie procesji Bożego Ciała w Barcelonie, który pociąga za sobą represje. Niejaki Michel Angiolillo Lombardi, który wtedy jest drukarzem w Londynie, spotyka na mitingu na Trafalgar Square ludzi, którzy podają się za torturowanych przez reżim Canovasa del Castillo anarchistów, którzy rzekomo uczestniczyli w tych zajściach w Barcelonie. Czy to jest prawda? Pewnie jest to dzisiaj trudne do zweryfikowania. No ale przyjmując, że tak, oni jakby podburzyli go do zemsty za te represje. On uważał, że powinien, pokazywali mu swoje rany, ślady tortur. Uważał, że powinien premiera Hiszpanii zamordować. I z Londynu skupioną, zapożyczone od jednego z portorykańskich, co ciekawe, polityków pieniądze bronią, udaje się do Madrytu, gdzie dowiaduje się, że premiera nie ma w stolicy, ponieważ jest w jednym z senatoriów pod Madrytem. I tu znowu dochodzi do tragedii. Premier spokojnie siedzący przed budynkiem sanatoryjnym zostaje przez niego zastrzelony w obecności swojej żony i kilku innych osób. Znowu nie było przy nim żadnej większej ochrony. Canovas del Castillo zostaje szybko złapany, deklaruje się oczywiście jako anarchista, uważa, że wypełnił swoją misję, zostaje skazany na śmierć i uduszony na garocie. 1901 rok. Bardzo znana na świecie do dzisiaj sprawa, śmierć prezydenta Williama McKinleya, zastrzelonego przez Polaka z pochodzenia Leona Czołgosza. Kilka słów o Czołgoszu i jego rodzinie. Oni pochodzili z Wielkopolski, z terenów zaboru pruskiego.
Liczna rodzina, ojciec z matką i kilkoma synami wyemigrowali razem do Stanów Zjednoczonych. Synowie podjęli później pracę w różnych zakładach przemysłowych, Czołgosz na przykład w jednej z hut, ale on bardzo szybko oddalił się od właśnie tej swojej wierzącej, katolickiej, wielodzietnej rodziny. Zaczął chodzić na spotkania anarchistów i socjalistów. Na wykłady Emmy Goldman, która wtedy była czołową anarchistką walczącą z ówczesnym systemem społecznym i gospodarczym. Starał się o kontakt z kierownictwem tych organizacji. Na jednym z wykładów podszedł do Emmy Goldman, pytając ją o jakieś lektury, które mogłaby mu polecić. Ale ci anarchiści go traktowali bardzo nieufnie. On dla nich zachowywał się dziwnie. Cały czas za nimi jeździł. Oni uznali, że to jest prowokator policyjny albo szpieg. Jakby nie nawiązał z nimi jakiegoś większego kontaktu, ale jego coraz większa złość i frustracje, które jakby przelewał na ówczesny system społeczny, na przemysłowców, na samego prezydenta, doprowadziły go do tego, że postanowił dokonać tego zamachu. Czołgosz zaczął jeździć za prezydentem, zaczął znowu śledzić w prasie doniesienia o tym, gdzie McKinley się udaje, gdzie będzie, aż natrafił na informację o tym, że prezydent będzie na powszechnej wystawie w Buffalo, w stanie Nowy Jork. Tam zbudowano ogromny kompleks wystawowy z jednym budynkiem, tak zwaną świątynią muzyki, gdzie odbywały się różne przedstawienia i koncerty. I tam wstęp był wolny, ochrona była nikła, była tam jakaś ochrona tej wystawy, ale ona nie zdołała powstrzymać Czołgosza. On zrobił sobie taką atrapę opatrunków, w której trzymał pistolet. Kiedy jeden z policjantów czy pracowników ochrony zapytał go, czy coś mu się stało, czy może nie potrzebuje pomocy, żeby mu lepiej tą rękę opatrzyć, on mówi, że skaleczył się w tą rękę, ale bardzo chciałby zobaczyć prezydenta i z nim porozmawiać. To żadnej reakcji nie było. Nie wzbudziło to żadnych podejrzeń tego ochroniarza. No ale oczywiście McKinley do osobistej ochrony wtedy nie miał tak naprawdę jakiejś bardziej rozbudowanej. Więc kiedy prezydent wygłaszał przemówienie i spotykał się potem z ludźmi, Czołgosz podszedł do niego i wypalił dwukrotnie z pistoletów w brzuch prezydenta, powodując śmiertelną ranę. Rzucili się na niego ludzie, jeden murzyński kelner go obezwładnił, który tam był zatrudniony na tej wystawie, i bardzo szybko prezydent później z tej rany zmarł, szybko doszło do procesu Czołgosza, który stał się okazją po pierwsze do oskarżania anarchistów. Aresztowano Emmę Goldman jako inspiratorkę tego zamachu, później ją wypuszczono, bo tak naprawdę nie było na to dowodów. No i do różnych szowinistycznych deklaracji, występów politycznych, które miały na celu ograniczenie imigracji. Oczywiście fotografowano Czołgosza, całą jego rodzinę. Zaczęto publicznie mówić, czy trzeba taką ilość imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej sprowadzać. Zaczęto później filtrować tych imigrantów pod kątem ich przynależności do organizacji anarchistycznych czy wywrotowych, starano się tych nie wpuszczać. Czołgosz został skazany na śmierć i zginął na krześle elektrycznym. Jego mózg wypreparowano i poddano badaniom, a ciało zostało po prostu zamknięte do trumny wypełnionej kwasem, tak żeby nic po nim nie zostało. Tu ta data jest dość przełomowa z kilku powodów. Od 1901 roku zaczyna się w Stanach Zjednoczonych poważnie myśleć o jakiejś szczelnej i skutecznej ochronie prezydenta. Tak jak mówię, pierwsi prezydenci Stanów Zjednoczonych, Waszyngton miał gwardię, która działała w czasie wojny o niepodległość, później następni prezydenci żadnych większych sił ochronnych nie mieli. Na przykład kiedy prezydent Andrew Jackson kilkakrotnie był obiektem zamachu, to podczas jednej z prób zamachu po prostu obronił się sam własną bronią. Ale to jeszcze o tych przymiarkach opowiem za chwilę. 1905 rok. Premier Grecji Theodoros Diligianis, wybitny polityk Partii Narodowej, kilkukrotny premier, orędownik rozszerzania granic Grecji i konfliktów z Turcją, militaryzacji państwa, co nie zawsze mu się udawało, bo mocarstwa zachodnie
chciały tym greckim zbrojeniom zapobiec, kilkakrotnie blokowały port w Pireusie. W 1897 roku poparł powstanie na Krecie. Grecja weszła do kolejnej wojny z Turcją, ale ją przegrała kosztem dużej kontrybucji i niezbyt wielkich, jakichś symbolicznych strat terytorialnych. I tak naprawdę można się zastanawiać nad motywacją zamachu, który w 1905 roku doprowadził do śmierci premiera, ponieważ zrobił to niejaki Antonios Gerekaris, profesjonalny hazardzista, gracz. A rząd premiera Diligianisa niedawno wydał bardzo restrykcyjne ustawy dotyczące ograniczania hazardu. Czyli tak naprawdę odciął temu potencjalnemu zamachowcy jego źródło dochodu. Tutaj też ochrona, jakby czy ludzie będący w otoczeniu premiera zawiedli, kiedy wychodził on z powozu, zamachowiec najpierw pozdrowił go i otworzył mu drzwi, a potem wbił mu nóż w brzuch, kiedy premier wyszedł z tego powozu i była to rana śmiertelna. No i tutaj znów pewien motyw osobisty i motyw zemsty można domniemywać, raczej żadnych motywów politycznych. 1911 rok, zamach na premiera Rosji Piotra Stołypina, który walczył z tendencjami rewolucyjnymi i to nieraz bardzo brutalnie, skazując rewolucjonistów, socjalistów na karę śmierci. Także w sznur szubieniczny zaczęto nawet nazywać krawatem Stołypina. Premier, który uważał, że duże reformy w Rosji są potrzebne po to, żeby tą falę rewolucyjną powstrzymać, został w 1911 roku zastrzelony w Operze Kijowskiej w czasie premiery opery Bajka o carze Saltanie przez prowokatora policyjnego Bogrowa. Bogrow był studentem prawa pochodzenia żydowskiego, pochodzącym z bardzo bogatej rodziny. Tak naprawdę nie przykładał się do tych studiów. Najpierw żył za pieniądze swojego bogatego ojca, potem się zadłużył, a w końcu głównym źródłem jego dochodów stały się gratyfikacje za jego donosy, które oferowała mu ochrona. Dlatego właśnie postanowił zdesperowany zastrzelić premiera i rzeczywiście to zrobił. Czy stali za nim jacyś ludzie, jakieś inne motywy polityczne? Bardzo możliwe, ponieważ Stołypin jako premier, który starał się wyprowadzić Rosję z opałów, pewnie przeszkadzał wielu osobom, no ale dzisiaj w związku z postacią Bogrowa nie ma zbyt wielu dowodów. Ale zamach był o tyle przełomowy, że po nim Rosja carska już się ześlizgnęła w kierunku drogi do wojny i rewolucji. No jest grafika przedstawiająca zamach w Operze Kijowskiej. Bogrow się dostał do tej opery bez trudu, ponieważ pokazał swoją po prostu ochronie swoje dokumenty zaświadczające, że jest on tajnym współpracownikiem ochrony, że bez problemu mógł do tej opery wejść. Te wszystkie zamachy postawiły przed politykami, przed ludźmi dbającymi o bezpieczeństwo właśnie problem ochrony osobistej i bezpieczeństwa polityków. Dotychczas od starożytności robiły to różne formacje gwardii, straży osobistej, które jednak w XIX wieku coraz bardziej się zaczęły przekształcać w formacje ceremonialne. Ich skuteczność w wielu wypadkach była bardzo, bardzo niska, jeżeli chodzi o ochronę monarchów, no tak jak na przykład w czasie zamachu na cara Aleksandra II, kiedy nawet kilku członków tej jego ochrony, kozaków, zginęło w trakcie tego zamachu. Tutaj na tej ilustracji mamy żołnierzy Gwardii Wołyńskiej cara, pułku Gwardii Wołyńskiej, którego część stacjonowała także w Warszawie przez pewien czas. To jest właśnie obraz przedstawiający tych gwardzistów wołyńskich w Warszawie. Dużo lepiej spisywała się ochrona monarchów brytyjskich. Na królową Wiktorię było 8 zamachów w sumie. Żaden nie był udany. Każdy został udaremniony. Ochrona Lincolna, która gdzieś mniej więcej od połowy jego kadencji zaczęła działać w postaci czy to agentów Pinkertona, czy policjantów, których
prezydent wynajął do swojej całodziennej osobistej ochrony, jak wiemy, również w końcu zawiodła. To zdjęcie przedstawia pierwszych agentów Pinkertona, którzy przypełnili funkcje policyjne, wywiadowcze już w czasie wojny secesyjnej. W 1865 roku, w dniu zamachu na prezydenta Abrahama Lincolna, na jego biurku wylądowała ustawa do podpisania o stworzeniu tzw. Secret Service. Ta służba na początku zajmowała się jednym tylko zadaniem, to znaczy wykrywaniem, ściganiem fałszerzy pieniędzy. Po zamachu na prezydenta McKinleya w 1901 roku powstał pomysł, żeby ona zajęła się też ochroną osobistą prezydenta. I pierwszym znanym, popularnym ochroniarzem prezydenta amerykańskiego był Szkot William Craig. William Craig spędził 12 lat w armii brytyjskiej jako żołnierz Gwardii Konnej Królowej Wiktorii, którą zresztą ochraniał. Brał udział w kampanii egipsko-sudańskiej, która miała doprowadzić do odsieczy i uwolnienia wojsk generała Gordona z Chartumu. Bardzo wysoki, postawny, silny mężczyzna. Został honorowo zwolniony ze służby, zakończył ją po 12 latach. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, założył szkołę boksu i szermierki w Chicago. Został zaangażowany do Secret Service jeszcze przed zamachem na prezydenta McKinleya. Osiągał wielkie sukcesy właśnie w wykrywaniu tych fałszerzy pieniędzy. Wykrył kilka siatek. Kiedy po zamachu właśnie na McKinleya wiceprezydent Theodore Roosevelt przejął funkcję prezydenta, zaangażował Williama Craiga jako swojego ochroniarza. Craig zaprzyjaźnił się z rodziną Roosevelta. Ale był to też pierwszy ochroniarz prezydenta amerykańskiego, który zginął na służbie, i to właściwie nie w zamachu, tylko w nieszczęśliwym wypadku, kiedy to tramwaj na ulicach Waszyngtonu uderzył w powóz prezydencki. Craig wyleciał z powozu i tak nieszczęśliwie, że wpadł pod drugi jadący tramwaj i zginął. Ale od tego czasu właśnie Secret Service na poważnie zajęła się ochroną prezydenta i doświadczonych policjantów, agentów byłych wojskowych zaczęto właśnie w tym celu zatrudniać. I ci ludzie już mieli ściśle przestrzegać regulaminu, nie tak jak ochroniarze Lincolna, i chronić prezydenta i jego rodzinę przez 24 godziny na dobę. I tu już jakby też kosztem było ograniczenie wolności osobistej prezydenta i jego rodziny, ponieważ musieli się oni zacząć podporządkowywać różnym przepisom bezpieczeństwa. I jeszcze jeden człowiek, którego dokonania były przełomowe w dziedzinie ochrony osobistej polityków, polski wynalazca Jan Szczepanik, pochodzący z Podkarpacia, który w 1901 roku pod wpływem wieści o właśnie tych zamachach, które na przełomie wieków się działy, wynalazł kamizelkę kuloodporną. Szczepanik już wcześniej zajmował się usprawnianiem produkcji tkanin, co mu w wynalezieniu tego bardzo pomogło, ponieważ on połączył kamizelkę z tkaniny z płytkami niezbyt grubymi, na tyle grubymi, by mogło odeprzeć pocisk rewolwerowy bądź karabinowy, ale na tyle cienkimi, by zbytnio nie obciążały osoby, które nosiła tą kamizelkę, właśnie w taką nowoczesną zbroję, która chroniła polityków przed takimi zamachami. Król Hiszpanii Alfons XIII został przez kamizelkę skonstruowaną przez Szczepanika uratowany i odznaczył go jednym z hiszpańskich orderów. I ten przedmiot zaczął być stosowany bardzo szybko, powszechnie na świecie, po to, by tych polityków chronić. No ale niestety na przykład Franciszek Ferdynand w 1914 roku, jadąc do Sarajewa, kamizelkę tą posiadał, ale mimo tego jej nie założył.